Zostawcie Białystok, proszę Państwa. Teraz będzie wjeżdżał przy peronie drugi z Anglii, Ameryki Białystok. Jak ona tłumaczy, Państwo zobaczy. Męczący. No. Nie będzie stacji Białystok. Wszystkie żebraczki musiały się wypowiadać, proszę Państwa, na zebraniu żebraczek katolickich. I tutaj natomiast, proszę Państwa, z prawosławia, z Anglii, Ameryki Białystok, na peron drugi. Jakoś tak dziwne jest, że stąd nie odjeżdżają, ale że tu przyjeżdżają. No i tutaj, proszę Państwa, ma wjechać się pociąg z Niemen do stacji Anglii, Ameryki Białystok. Przy peronie drugim, proszę zobaczyć. A może to jest ten, może on stoi? Proszę zobaczyć. Gdzie on tu jest? Gdzie on tu jest? Czyli, że zaraz gdzieś tu wjedzie. Tutaj, proszę Państwa, jest w tym pociągu też tu tak rechodupczyło. Zobaczymy, co to jest. Skąd ten pociąg tu jest? Do stacji Anglii, Ameryka Białystok. Do kasły katolickiej. Także, proszę Państwa, do stacji Anglii, Ameryka Białystok. Co? Wrocław Główny Centrum. Tutaj do świata polskich żebraków kaszlowych. Pociąg to do Gminy. To pociąg. Państwo zobaczą, że to jest Anglia. Także Państwo zobaczą, jeszcze dla nas może się przyjrzeć tutaj na te napisy, to właśnie. Ten facet tu tak na komputerze pisze, to się gapia, głupie to. Proszę Państwa, zobaczę, no to rzeczywiście jakieś takie biały stopłaty. Przepytała Małkina, czy już Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia. No i tak, proszę Państwa, zobaczymy, czy on... 35, tak? 17.35. No to jest jeszcze. Także ze stacji Anglii, Ameryka Białystok przyjechał, proszę Państwa, pociąg. Tylko, że szkoda właśnie, rzeczywiście, że one stąd nie odjeżdżają teraz. No, bo jakby tak chcieć szybką mieć podróż, to gdzie tam, kto tam będzie jechał do Warszawy Gdańskiej? Przecież to jest nie ta strona Warszawy, nie ten rewir. No, także proszę Państwa, są to kolejne utrudnienia, jak Państwo widzą, u durnych rechodówskich. No przecież, proszę Państwa, jak Biblii nie czytają, to to nigdy mądre nie będzie. Może od tego wyjdźmy, że jeżeli Biblii nie czytają, to nigdy to mądre i dedupki. Takie na tym polegają dedupki, że kopyta na przykład wkładają kopyta do kieszeni, proszę Państwa, albo spanują te czarne takie okulary, założą dupki. XXI wieku żebracy. Oni tylko biegają i coś wciąż chcą. Coś chcą. Także jak dla żebraczki 50 zł dać. No i tak dużo, no ale wiecie Państwo, żebraczka chciała 300 zł. No. Tak, dajcie jej, bo ona już co miesiąc chce. Żebraczka chce 300 zł. No to przecież facet w sumie jest, no. Także proszę Państwa, z jedną łaskę podpatrzyłam. Dzisiaj tak stoi, opiera się o słówka żebraczka, bo żebraczką być nie chciała, no jeżeli jest żebraczką, to może stać prosto. Tak nic nie robi, wiadomo, no bo świadkowie Jehowy to nie żebrzą, a stoją i nie muszą się opierać, bo nie są przesądni, a tyranowi do dziadogady katolickie to są. Przesądzi, bo duszą nieśmiertelną wierzą, wiedzą, że tego diabła jakby nie ma, ale oni jego sługami są, szatanem.
to się tam tak kaszle, żebracy kaszlą. Proszę Państwa, jesteśmy cały czas w katolickiej Polsce na Mazowszu, nad Wisłą, tak troszeczkę ten pociąg do Piły tutaj obserwowaliśmy, proszę Państwa, ze stacji Anglo-Ameryka Białystok. Jeżeli jest 35, po co za pół minuty odjeżdża, jeżdżać zdążymy, może tutaj wjechać, zejść, także zobaczymy jeszcze jak on odjeżdża, ten pociąg z Anglo-Ameryki Białystok, ale mamy tu już przeszkody, bo nie jadą te schody, nie jadą te schody. To jest taka pochylnia, proszę Państwa. Także obserwujemy dzisiaj kombinatorów, sukcesorów polskich, wyznawców papieża i Matki Boskiej Ostrobramskiej, oczywiście Matki Boskiej, bo przecież nie ma tu prawosławnych takich, którzy by czcili Presbiteria Bogorodu. Także zobaczmy, jest to w tym naszym radiu Tok FM Ekstra, proszę Państwa, to też takie cuda, żeby w ogóle także wracy też za noc się trzymać, proszę Państwa, że wracy kaszlą, że wracy chrumczą, tak, po obiesie wracą na ulicy normalnie, to ze Świadków Jehowy się wracy na ulicy, czy gdzieś pośród ludzi, nie ma, zobaczymy jeszcze. Ten właśnie mamy odjazd pociągu do Anglo-Ameryki Białystok stąd. Nie do Anglo-Ameryki Białystok, się powtórzę, tylko z Anglo-Ameryki Białystok. Proszę Państwa, tam do Piły. Państwo widzą 17.35, to już powinien odjeżdżać. O, jest głos, słychać gwizd, bo usłyszałem gwizd, także odjeżdża. Proszę Państwa, odjazd pociągu. Przyjechał na to 3 godziny, musiał jechać do Anglo-Ameryki Białystok, a proszę Państwa, będzie w ogóle piwo, no ja nie wiem ile ta piwa jest, jakiś kawał drogi. Także proszę Państwa, od kaszlących, przez kaszlących, przez Warszawę, przez Mazowę, już odjechał proszę Państwa do Anglo, do Piły. No tutaj w Warszawie, proszę Państwa, dzień jak co dzień, nic się nie zmienia. Kaszlą, chrumczą, bresą. Myślę, że wyznawcy takie zanotki wąskie, ostrogańskie, to jest pochodki rzymskiej, łacińskiej, nie krymskiej, są nerwowi, są hipochondryczni, bo im więcej chwyci, im więcej złapie, to musi się też pospieszyć. Także proszę Państwa, ja słyszałam nawet, że na tacach żebrzą z nawy lewej do nawy prawej, to jeżdżą na wrotkach. Tacą, to znaczy są tak wyćwiczeni, że drapy, tak jest rzymsko-łaciński, no bo przecież w Europie jesteśmy, że oni, no, robią wszystko. Żebrak to i na głowie potrafi stanąć, proszę Państwa, uszami zaklaskać. No i takie różne te dźwięki wydają kaszlące, chrabocące, breszące, kaślące, buczące, buczą, szczekają. Takie proszę Państwa, w ramach sekty kocio małpio psiej. Cygano się do dziada gada. Kocio małpio psiej. Oczywiście nie ma małp, oczywiście nie ma tych kotów, tylko ja jestem kocicą, ale na przykład to, że ja jestem kocicą, to wcale nie znaczy, że moja religia jest kocia. Moja religia jest oparta na Słowie Bożym Prawdy, na Biblii, na Piśmie Świętym. Także proszę Państwa, Pismo Święte pisane, to nikt tutaj tego nie wie, że na przestrzeni 1600 lat, to 40 mężczyzn, natchnieni byli oni Duchem Świętym, Duchem Boga. Natchnionych Duchem Świętym, chciałam to powiedzieć, ale ten pociąg, co tak wrzeszczał, tak piszczał, wybił mnie, to troszeczkę chciał nie robić, to jest tam. Natchnionych Duchem Bożym. Także już poszedł tam gdzieś dobrze. W czerwonej kurce, proszę Państwa, reptoid. Tak o tak łażą niektórzy. Łażą, zaglądają. Proszę Państwa, czyli za 26. Dobrze, że odjechał ten pociąg. Dość punktualnie odjechał, proszę Państwa. Państwo zobaczą, jaki facet durnowaty, beztroski. Tutaj chciał usiąść, ale tutaj zagląda. Poszedł. Nie zatrzymał się. Tej czerwonej kurtce. Także pełno idiotów mamy w katolickiej Polsce, na Mazowszu, nad Wisłą. I już wsiadamy, proszę Państwa, do 525, aby pojechać do CSW, czyli Centrum
sztuki współczesnej, proszę Państwa. Chociaż w informacji ta dziewoucha mówiła o Centrum Sztuki Nowoczesnej, to co jest w Emilce. Ale no, tamte wernisaże są jakieś takie rzeczywiście nieudane. No niestety, Żydówka prowadzi, którą nawet lubię, bo to jest ta babka, jak ona się tam nazywa. Już teraz to nawet nie powiem, dyrektorka Centrum Sztuki Nowoczesnej. Żydówka, proszę Państwa. Taka babka, ta, która mówi też przez R. Także pozdrawiamy serdecznie, no i buziaczki przesyłam. Proszę Państwa, jesteśmy w Warszawie, jesteśmy w Chamstwie. Tutaj przecież jeszcze na Centralnym są takie lochy, malochy, tu nic nie ma, także tutaj ludzi nie ma. Bo właściwie to tutaj kiedyś pełno bezdomnych było. Telewizorki były i wiadomości, i z tej strony telewizorek. Z tamtej strony telewizorek, pełno ludzi, pełno siedzieli do późna w nocy, a jakby się dało, to jeszcze i niektórzy też spali. Teraz ani telewizorków, ani nic. Jest prześwit i Wygwizdowo, czyli to jest coś takiego, jak i tam na Zachodnim było kiedyś. Na zewnątrz, to tutaj jest wewnątrz, no bo tam na Zachodnim wewnątrz to jakoś tak wszyscy mieszkają w dalszym ciągu. Wszyscy mieszkają, są tradycje, proszę Państwa, mieszkańców. Także obserwujemy peron czwarty. No tutaj, proszę Państwa, to nawet i na lotnisko nie odjeżdża z peronu czwartego teraz, no bo kiedyś to pociąg na lotnisko o pięcie Chopina odjeżdżał właśnie z peronu czwartego, a teraz to i z trzeciego odjeżdża. Także, proszę Państwa, jak się tak człowiek przejdzie, zrobi spacer, to może bardzo dużo rzeczy zauważyć. Tutaj nasza babka z Podlasia też tak chodziła, wypracowała jako wolontariuszka mieszkanie, nie wiem na jakiej zasadzie i co ona tam była, miała, żyła, kiedyś straciła na Podlasiu. No i po prostu już ona tu nie chodzi, a mogła chodzić i musiała chodzić, bo miała nogi chore. A ta nasza koleżanka, babka z Podlasia, ona powiedziała, że ona musi chodzić, że ona cały czas musi chodzić. Musi. Także pozdrawiamy Państwa. Dzisiaj 8 w dalszym ciągu, mamy 8 kwietnia 2014. Ta baba jakaś dziurna to zapowiada, bo tak, albo zakrzykuje, albo gada. No to co, że tutaj z Białego Stoku przyjechał pociąg do Warszawy kaszlącej. Co, że przyjechał? Przyjechał, ona mówi, opowiada, gdzie co, który jaki stanie. A tam, no było trochę ludzi, było przecież to. Do Białego Stoku to jest odjazd, jeżeli jest, to wtedy jest wielka wyprawa. Ale oni już z Gdańskiego wszystko porobili, a tylko przyjeżdża. Także to jest poronione.